W środę około godziny 7:40 na skrzyżowaniu ulicy Targowej i Ogrodowej doszło do wypadku z udziałem rowerzysty. Kierujący rowerem 32-letni mężczyzna poruszający się ulicą Targową nie zastosował się do znaku stop i wjechał na ulicę Ogrodową wprost pod koła nadjeżdżającego pojazdu marki Opel Vectra prowadzonego przez 26-letnią kobietę. W wyniku tego zderzenia 32-latek trafił do szpitala z obrażeniami nóg. A kierująca, 26-letnia mieszkanka powiatu kościerskiego, jak i kierujący rowerem byli trzeźwi. Dalsze okoliczności tego zdarzenia bada kościerska policja.